Apokalipsa robotów. To nie podtytuł najnowszej części Terminatora, tylko jeden z tematów kampanii prezydenckiej Andrew Yanga. I właśnie o nich będzie dzisiejszy odcinek. Andrew Yang to jeszcze jeden z potencjalnych kandydatów Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A kiedy pojawił się ostatni odcinek o 5 najmocniejszych kandydatach w tej kampanii, wiele komentarzy pod spodem się pojawiło z pytaniem, dlaczego nie powiedziałeś nic o Andrew Yangu? Gdzie Andrew Yang? Najciekawszym kandydatem jest Andrew Yang. No ja wtedy zrezygnowałem z omawiania kandydatury Yanga z tego względu, że trzeba było kogoś wybrać z tego 20-osobowego tłumu, no i ze względu na kryteria, które zastosowaliśmy, wypadło akurat te 5 kandydatur, no ale dzisiaj zdecydowałem się zmienić zdanie i powiedzieć też parę słów o samym Yangu. Co się zmieniło? Zakwalifikował się do trzeciej debaty telewizyjnej. Tak, dobrze słyszeliście, do debaty telewizyjnej trzeba się zakwalifikować. A to z tego względu, że kiedy rozpoczęła się ta kampania prawyborcza w Partii Demokratycznej, okazało się, że mamy ponad 20 kandydatów. No i żadna telewizja nie wyobrażała sobie fantastycznego wydarzenia medialnego, gdzie 20 kilka osób staje w kółku i każda dostaje 15 sekund na zaprezentowanie swojego programu. W związku z tym wprowadzono proces kwalifikacji do debat i w tym wypadku, żeby wziąć udział w trzeciej debacie telewizyjnej, trzeba przynajmniej w 4 ogólnoamerykańskich sondażach zgromadzić przynajmniej 2% poparcia dla swojej kandydatury oraz zebrać datki od minimum 130 tysięcy darczyńców indywidualnych. Sporo. Oczywiście bez problemu udało się to podstawowej piątce kandydatów, o której mówiłem w poprzednim odcinku, ale udało się też Andrew Yangowi i to jest pierwszy z powodów, dlaczego warto o jego kandydaturze powiedzieć coś więcej. Myślę, że są również 2 inne bardzo ważne powody, o tym powiem jeszcze przed końcem tego odcinka, ale najpierw apokalipsa robotów. Andrew Yang uważa, że przyczyną nieszczęść, które spotykają zwykłych Amerykanów, a konkretniej, że w ciągu ostatnich lat 4 miliony osób straciło pracę ze względu na automatyzację nie tylko produkcji, ale też części usług. To są procesy, które dosłownie zachodzą na naszych oczach. Już za niedługo na ulicach mogą pojawić się autonomiczne tiry, za sprawą których setki tysięcy, jeśli nie miliony kierowców stracą pracę. To jest na przykład automatyzacja e-sklepów, która powoduje, że zwykłe sklepy, a nawet całe galerie handlowe są zamykane. To jest kwestia w końcu inteligentnych botów, na przykład przygotowywanych przez firmę Google, które wkrótce mogą zastąpić pracowników call center. To są przykłady, które bardzo intensywnie oddziaływują na wyobraźnię, bo dotyczą nie hipotetycznego rozwoju technologii w przyszłości, ale tak naprawdę rzeczy, które już widzimy, które już pukają do naszych bram. Automatyzacja i robotyzacja oczywiście będą skutkować znikaniem kolejnych miejsc pracy i jasne, można argumentować, że za każdym razem, kiedy technologia się rozwijała, to miejsca pracy w innym miejscu zawsze jakieś inne powstawały. Natomiast to jest problem dla konkretnych ludzi, bo o ile można sobie wyobrazić, że pracownik sklepu, który stracił pracę, zmieni ją na magazyn firmy wysyłkowej i tam będzie realizował swoje zawodowe cele, to trudno sobie wyobrazić, że na przykład zwolniony kierowca ciężarówki pójdzie pracować do branży IT. Co w związku z tym? Jakie jest rozwiązanie? Czy pozostaje tylko marsz na Dolinę Krzemową z pochodniami i kamieniami? Andrew Yang proponuje inne rozwiązanie. Bezwarunkowy dochód podstawowy. $1000 dla każdego Amerykanina dorosłego miesięcznie. 1000 co miesiąc. 1000, czy się stoi, czy się leży, oczywiście się należy. Trochę jak u nas 500+, tylko nie trzeba mieć dzieci. No i jeszcze do tego bardzo amerykańska nazwa, czyli dywidenda wolności. Domyślam się, że ten pomysł może brzmieć nieco egzotycznie, a może nawet szalenie dla tych z was, którzy o bezwarunkowym dochodzie podstawowym jeszcze nie słyszeli, no bo jak to? Dostawać pieniądze za to, że się nie pracuje? Coś tutaj się nie zgadza. Otóż ekonomiści właśnie w związku z robotyzacją od dłuższego czasu już o tym dyskutują. Zastanawiała się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania Finlandia ostatnio. Dyskutowali o tym, nawet głosowali w referendum Szwajcarzy, a w samych Stanach temat istnieje od tak naprawdę wielu lat, bo pierwszym, który próbował go wprowadzić na amerykańskim gruncie, był prezydent Nixon. Poparcie dla tego rozwiązania wyrażał m.in. Martin Luther King, a stan Alaska nawet wprowadził w oparciu o dochody z ropy naftowej takie właśnie rozwiązanie, które funkcjonowało od lat 70. aż do 2016 roku. I tutaj ciekawostka, po zakończeniu tego eksperymentu Alaska podsumowała to, co udało się osiągnąć i w ramach tego podsumowania pojawił się wniosek.
Otóż nie ma takiej korelacji, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego powoduje, że nagle ogromnej masie ludzi przestaje się chcieć pracować. Young wskazuje też na inne zalety tego pomysłu. Ludzie łatwiej będą mogli zapłacić swoje rachunki, w związku z tym łatwiej zwiążą koniec z końcem, zyskają czas, żeby się przekwalifikować, ale też, i to jest bardzo duży zysk, mniej chętnie będą słuchać podszeptów populistycznych. Young dowodzi, że w tych Stanach, gdzie automatyzacja zabrała najwięcej miejsc pracy, ludzie najchętniej głosowali na Donalda Trumpa. Warto zauważyć, że przy okazji diagnoza Younga jest nieco podobna do tej, którą przedstawił Trump w 2016 roku, z tym, że Young główny problem widzi właśnie w robotyzacji i automatyzacji, a nie w imigrantach z Meksyku. Zresztą podobnie jak Trump jest przedsiębiorcą, jest osobą bez wcześniejszego doświadczenia w polityce oraz kimś, kto na niekonwencjonalnych działaniach zdobył popularność w internecie. Ale sam Young widzi to inaczej, uważa, że właściwie to jest antytezą Donalda Trumpa. Lubi powtarzać, że całkowitym przeciwieństwem Trumpa jest Azjata, który zna się na matematyce. No i właśnie to ostatnie słowo, matematyka, math, trafiło na czapki dla zwolenników Andrew Younga. To oczywiście jest nawiązanie do słynnych czapek zwolenników Donalda Trumpa z napisem Make America Great Again, w skrócie MAGA. No a Young proponuje taką alternatywę dla myślących, to znaczy MAF, rozwinięcie Make America Think Harder. No i to hasło powoduje też, że bardzo zabawnie wyglądają uczestnicy wieców poparcia dla Andrew Younga, kiedy trzymają tabliczki z napisem matematyka albo mają na koszulkach hasło kocham matematykę. Myślę, że uczniowie by się pod tym nie podpisali. To zresztą nie jedyny ciekawy gadżet w sklepie z pamiątkami kampanii Andrew Younga. Są na przykład przypinki, na których pojawiło się zdjęcie kandydata z czasów szkolnych, kiedy wyglądał, no cóż, miał dosyć dziwaczną fryzurę, wielkie okulary, trochę jak typowy informatyk z memów. Trzeba przyznać, że dosyć nietypowy sposób prezentowania swojego wizerunku dla kandydata do zasiadania w gabinecie owalnym. Ale Young w ogóle nie boi się takiej gry z popkulturą. Na jego oficjalnym profilu YouTube'owym można znaleźć hymn dla zwolenników, nazywanych Yang Yang. I sam hymn oczywiście o tym tytule bezpośrednio nawiązuje do kawałka Gucci Gang, który pewnie znacie. No, jest to dosyć odważne zagranie dla polityka. Tak to działa w Ameryce, w Polsce bardziej. No, jest różnica. Takiej zabawy w kampanii Younga jest oczywiście więcej. Na oficjalnej stronie kandydata możemy znaleźć animację, gdzie dwuwymiarowy ludzik o rysach kandydata biega po górach i otwiera skrzynię ze skarbami. I w ten sposób zilustrowany jest fakt zgromadzenia jakiejś konkretnej kwoty od darczyńców. Obecnie kampania zbliża się do 5 milionów dolarów. Kiedy prosi darczyńców o te datki, Young nagrywa filmik, w którym nawiązuje bezpośrednio do sceny z kultowych Gwiezdnych Wojen. Oprócz tego na przykład w jego sklepiku można kupić koszulki z napisem matematyka, kasa, marihuana, bo właśnie za legalizacją tego ostatniego narkotyku Young się opowiada. Nie boi się też żartować ze swojego własnego programu i z jego kluczowych postulatów, tak jak w popularnym wideo na Twitterze, w którym mówi, że zamiast dywidendy wolności może zaproponować psią dywidendę. 1000 psów dla każdego Amerykanina miesięcznie. Every month delivered to your home. Takie alternatywne podejście do polityki okazało się kluczowe dla Younga, żeby zostać zauważonym. Bo tak naprawdę on kampanię zaczął bardzo dawno temu, w listopadzie 2017 roku, a więc zaledwie rok po tym, jak Donald Trump zwyciężył w wyborach i 3 lata przed następnymi wyborami. Bardzo długi marsz sobie Andrew Young wybrał, ale początkowo niewiele to dawało. Darczyńców było niewielu, a sondaże, kiedy już się pojawiły, dawały mu poniżej 1% poparcia. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Young zdecydował się na udział w podcaście Joe Rogana. Tutaj małe wyjaśnienie dla tych z Was, którzy kiedy słyszą podcast, wyobrażają sobie coś bardzo niszowego. Joe Rogan to człowiek, który na samym YouTubie ma 6 milionów subskrybentów. Oczywiście wielu obserwuje go również na innych platformach, gdzie można podcastów słuchać. A rozmowy z Youngiem wysłuchało prawie 4 miliony osób na samym YouTubie, gdzie rozmowa trwa prawie 2 godziny. No i to faktycznie był skok w kampanii Younga. Można to było zaobserwować po wzroście w sondażach, ale też przede wszystkim po ogromnej liczbie darczyńców, którzy się pojawili. To pozwoliło mu się zakwalifikować do pierwszej z debat telewizyjnych. Skok również w obserwujących na Twitterze od 30 do prawie 300 tysięcy.
Bardzo dynamicznie rozwinęła się też internetowa społeczność wokół Andrew Yanga, wspomniany już Yang Gang, który na przykład dba o to, żeby hasztagi związane z kandydatem znajdowały się wśród trendów na Twitterze, jak wtedy, kiedy na przykład Yang ogłaszał swój program ekologiczny. Albo którzy masowo głosują na niego w rozmaitych internetowych sondażach i to nie tylko tych, które pojawiają się na jakichś dużych portalach internetowych, ale na przykład prywatnych sondach, które ktoś tam sobie na Twitterze zamieści. To sympatyk pani Warren ustawia sobie sondę na swoim prywatnym twitterowym profilu, którym chce zobaczyć, jak głosują osoby, które go śledzą. No, dowiadują się o tym sympatycy Andrew Yanga i zmawiają się na masowe głosowanie na swojego kandydata i nagle okazuje się, że w sondzie ustawionej przez sympatyka pani Warren Yang ma 70% poparcia. Znamy w Polsce takie przypadki. Ja sądzę, że w najbliższych sondażach już będzie, że w sumie są trzy partie, czyli PO, PiS i Korwin. Albo jeszcze ciekawsza akcja. Fani Andrew Yanga, właśnie Yang Gang, ostatnio zmówił się, żeby na przykład podnieść ocenę konkretnego dokumentu umieszczonego w serwisie Netflix na rozmaitych portalach oceniających filmy. Co ciekawe, w tym dokumencie Andrew Yang nawet się nie pojawia. Chodziło o to, że temat tego dokumentu jest bardzo istotny dla jego programu wyborczego, mianowicie pokazuje właśnie ten problem w amerykańskim przemyśle. Całe te internetowe zabiegi mają pokazać, że po pierwsze społeczność popierająca Andrew Yanga jest bardzo duża, a po drugie, że jest to ruch oddolny, który jest się w stanie w bardzo różnych okazjach zmotywować i pomóc swojemu kandydatowi. Okej, powiecie, wszystko to jest bardzo ciekawe, ale właściwie dlaczego powinniśmy się tym Andrew Yangiem zajmować? Czy on ma jakieś szanse wygrać wybory? Cóż, wybory z 2016 i zwycięstwo Donalda Trumpa pokazało, że w amerykańskiej polityce nie ma rzeczy pewnych, choć póki co raczej na zwycięstwo Yanga bym nie stawiał. Natomiast są przynajmniej dwa ważne powody, dla których warto przyjrzeć się jego kandydaturze. Pierwsze, dzięki Yangowi do debaty wszedł bezwarunkowy dochód podstawowy Universal Basic Income. To ważna zmiana. Problemy związane z automatyzacją, z robotyzacją będą narastać, te miejsca pracy będą znikać. Dzięki Yangowi politycy dostali postulat, którym mogą się posługiwać w przyszłych kampaniach wyborczych. Nawet jeżeli Yang nie wygra tych wyborów, nie będzie miał szansy na zrealizowanie swojego programu, to w przyszłości może się okazać, że to właśnie on zmienił amerykańską wyobraźnię polityczną. Bo to przecież może mu się udać wprowadzić do amerykańskiego mainstreamu politycznego jakiś polityczny projekt, polityczny postulat. Tak przecież stało się z Bernie Sandersem, który w 2016 roku proponował takie rzeczy jak znaczące podniesienie płacy minimalnej czy wprowadzenie powszechnej służby zdrowia dla wszystkich, co wtedy wydawało się socjalizmem, komunizmem. No, Bernie Sanders przegrał te prawybory z Hillary Clinton, ale dzisiaj, 4 lata później, jego postulaty są w zasadzie mainstreamowymi postulatami większości najważniejszych kandydatów. Zresztą nawet Andrew Yang mówi o powszechnej publicznej służbie zdrowia. 4 lata temu wprowadzenie dochodu podstawowego do programu wyborczego proponowali doradcy Hillary Clinton. Sama Clinton po rozważeniu tego pomysłu powiedziała, że okej, jest ekscytujący, ale chyba niezbyt realistyczny, no ale poczekajmy. Kiedyś również Obamacare wydawało się pierwszym krokiem Ameryki do komunizmu, tak mówili wtedy o tym republikanie, a dziś ci sami republikanie, nawet oni, nie chcą wracać do czasów sprzed reformy. I powód, dla którego warto przyjrzeć się tej kampanii, to oprócz niekonwencjonalnego stylu, w jakim Andrew Yang buduje swój wizerunek, o czym mówiłem wcześniej, są również postulaty, które zaproponował, bo oprócz tej arcyciekawej narracji o apokalipsie robotów i dochodzie podstawowym zaprezentował szereg rozmaitych propozycji. Znajdziemy tam naprawdę wszystko od legalizacji marihuany, likwidacji jednocentówek, poprzez na przykład wprowadzenie kamer, które mieliby nosić funkcjonariusze policji, żeby można było sprawdzić, czy nie nadużywają swoich praw i nie stosują przemocy wobec zatrzymanych, poprzez na przykład specjalny fundusz na przenoszenie wyżej, w górę domów, które są zagrożone powodzią ze względu na zmiany klimatyczne, poprzez takie zdroworozsądkowe postulaty, jak wprowadzenie wreszcie w Stanach urlopów macierzyńskich czy płatnych urlopów dla wszystkich pracowników, co u nich wciąż nie jest oczywistością, albo na przykład takie nowoczesne zagrania, jak głosowanie w wyborach za pomocą smartfonów, co miało być zabezpieczone technologią blockchain. Yang obiecał młodym, progresywnym amerykańskim wyborcom wszystko, czego kiedykolwiek chcieli i dorzucił jeszcze ekstra
$1000 miesięcznie, więc rzeczywiście matma, kasa, marihuana. Kolega Piotr Turnowski z Klubu Jagiellońskiego moim zdaniem słusznie określił ten program jako populizm dla milenialsów, no i jeszcze znakomicie podany przez polityka, który umie w memy, nie boi się działać w internecie, nie boi się niekonwencjonalnych rozwiązań wizerunkowych. Warto przyglądać się tej kampanii, bo zapewne już za niedługo w Polsce możemy zobaczyć zarówno elementy tego programu, jak i elementy tego rodzaju budowania wizerunku. Już po kampanii do Europarlamentu było widać, że zwłaszcza te niszowe partie lubią sięgać po rozwiązania z takich właśnie inspirujących zachodnich kampanii, no chociażby Konfederacja, która sięgnęła po rozwiązania kampanii pro-brexitowej czy kampanii Donalda Trumpa z 2016 roku. No i na koniec dobra rada. Jeżeli będziecie zainteresowani tym utworem Young Gang, to nie słuchajcie tego więcej niż raz, bo naprawdę bardzo trudno się tego potem pozbyć. Yang Gang 2020. 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 Yang Gang. Yeah, I want $1,000 a month. $1,000 a month. I want $1,000 a month. $1,000 a month. Let's get this bread.